Dzień dobry, Tomasz Buda, Wiadomości Różowej. 17 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. W tym roku miała ona charakter teleturnieju. Dwie drużyny, nauczyciele i uczniowie, walczyli o zwycięstwo w przeróżnych konkurencjach. W przerwach rozrywkę zapewniła klasa 2G, która przedstawiła sketch o szkole oraz zespół Save Your Heaven wraz z przyjaciółmi. Całą imprezę oczywiście wygrali uczniowie, ale serdecznie gratulujemy nauczycielom zawziętej walki i czekamy na rewanż. 20 października w Centrum Kulturalno-Rozrywkowym Masarnia odbył się wieczorek poetycki pod tytułem Istnienie, przygotowany przez uczniów naszej szkoły z pomocą pani Mireli Jany i pani Anny Piaskowskiej-Szeszuły. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Save Your Heaven. W dniach od 22 do 25 października szkolna grupa filmowa Custom Shot wraz z grupą przyjaciół i opiekunem panem Sebastianem Tulińskim wyjechała do Warszawy. Głównym celem wyjazdu była gala rozdania nagród w drugiej edycji konkursu Nakręć się na zdrowie, zorganizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, w którym grupa z Różowej zajęła drugie miejsce w kategorii na najlepszy spot reklamowy i trzecie miejsce na najlepszy reportaż skręcenia spotu. Warto wspomnieć, że jest to ogromny sukces tej grupy, gdyż był to ogólnopolski konkurs, w którym udział wzięło ponad 200 zespołów. Oprócz Ministerstwa Rolnictwa, w którym odbyła się gala, gradziszczanie zwiedzili również Muzeum Wojska Polskiego, Centrum Nauki Kopernik, Złote Tarasy, Sejm i wiele innych warszawskich zabytków. W ramach relaksu młodzież spędzała wieczory na kręgielni lub spacerowała po Starówce. Z tego miejsca grupa Custom Shot chce serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania spotu i reportażu oraz wsparli wyjazd do Warszawy. Szczególne podziękowania grupa składa pani dyrektor Annie Matysiak, senatorowi Janowi Filipowi Libickiemu i posłowi Kilionowi Muniamie. W nocy z 26 na 27 października na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się noc filmowa zorganizowana przez anglistów naszej szkoły. Wszystkie filmy, jakie młodzież oglądała, były w języku angielskim. 30 października podczas sesji Rady Powiatu Grodziskiego zostały wręczone stypendia Rady Powiatu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli średnią minimum 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania. Serdecznie gratulujemy uczniom naszej szkoły. 17 listopada w Centrum Kultury Rondo odbyły się drugie grodziskie zgrzyty rockowe, w których udział wziął zespół Save Your Heaven, w którego skład wchodzą głównie uczniowie naszej szkoły. Zespół zajął trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 4 grudnia ku radości Agu spadł u nas śnieg. 5 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Wolontariatu. W tym roku obchodzimy 10-lecie założenia międzyszkolnej grupy wolontariuszy działającej przy naszej szkole. Audycję na temat wolontariatu w naszej szkole mogliście usłyszeć w szkolnym radiowęźle. 14 grudnia ku uciesze i radości naszego reżyserza Stanisława i naszego kolegi Mańka śnieg stopniał. 17 grudnia odbyło się rozdanie nagród konkursu Odkrywamy Świat Zawodów, który polegał na napisaniu reportażu bądź artykułu opowiadającego o jakimś wybranym zawodzie. Konkurs wygrała Klaudia Kubaś wraz ze Stanisławem Tomczakiem. Oddaję głos Dominice Stachowskiej, która gości w studiu Klaudii. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Dominika Stachowska w szkolnym studiu. Gościmy dziś u nas laureatkę szkolnego konkursu, Klaudię Kubaś. Konkurs nazywał się Odkrywamy Świat Zawodów. Chcielibyśmy jej zadać kilka pytań. Co nakłoniło Klaudię Cię do wzięcia udziału w konkursie? Pewnego dnia przyszłam do biblioteki szkolnej. Tam pani Mirele Jany zaproponowała mi udział w konkursie. Stwierdziłam, że fajna sprawa. A czy to był Twój pierwszy konkurs, który wygrałaś? Pierwszy konkurs nie. Brałam już wcześniej udział w konkursach, ale pierwszy literacki to tak. Mhm. A czy wiążesz z pisaniem swoją przyszłość? Czy chciałabyś pisać w przyszłości? Pisanie to jest dobre hobby, ale w przyszłości nie planuję się tym zajmować. Dziękujemy bardzo. Gościliśmy w naszym studiu Klaudię Kubaś. 18 grudnia w szkolnej świetlicy odbył się balik mikołajkowy dla dzieci naszych nauczycieli. Wszyscy bawili się znakomicie przy oprawie muzycznej zapewnionej przez firmę Damano Sound Studio. 19 grudnia w szkolnej sali gimnastycznej odbyło się spotkanie opłatkowe dla pracowników szkoły. Na tej uroczystości oczywiście nie mogło zabraknąć szkolnego zespołu, który wykonał 3 utwory, które poruszyły serca słuchaczy. W ten sposób jako uczniowie chcieliśmy złożyć im najlepsze życzenia z okazji świąt i zbliżającego się nowego roku.
21 grudnia w naszej szkole odbywały się wigilie klasowe. W ramach prezentu zespół Savior Heaven wraz z grupą przyjaciół oraz panią Anną Piaskowską-Szeszuła wykonała dla społeczności szkolnej koncert kolęd pastorałek i innych piosenek świątecznych. Grupa Custom Shot wraz z panem Piotrowskim wybudowała na szkolnym strychu studio filmowe. Dziękujemy dyrekcji za pozwolenie i pomoc finansową. Zbliżają się szczególne dla nas wszystkich dni. Święta Bożego Narodzenia to czas miłości i spokoju, refleksji i wsparcia, wrażliwości i mądrej, odważnej dobroci. To czas, w którym można zacząć wszystko od początku, zmienić perspektywę, zwolnić, trochę pomyśleć i odpocząć. W wigilijny wieczór podzielmy się wszyscy z najbliższymi opłatkiem, serdecznym słowem i pełnym czułości sercem. Niech pierwsza gwiazdka pięknie Wam zaświeci. Święta będą bogate w radość, a nowy 2013 rok przyniesie same dobre dni. Grupa filmowa Custom Shot życzy całej społeczności szkolnej i wszystkim naszym widzom wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Zapraszamy na kolejny odcinek Wiadomości z Różowej. I jeszcze raz życzymy Wam wszystkim wesołych świąt. Przykrył ślady naszych łez, pięknie jest, czasem jest śmiech, czasem są łzy. Uwaga! Jeżeli w szkole wydarzyło się coś ciekawego lub chcesz nam coś powiedzieć, prosimy o informację na adres, który właśnie pojawił się na ekranie lub w szkolnym Radiu Węźle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Wesołych świąt. Ludzie sobie życzą, nasze myśli białe są, tak jak śnieg. Wszyscy dawno już zwątpili w codzienny świat.